Cześć, to Karimir. Witajcie w kolejnym odcinku sześciennej Technomaterii. Dzisiaj mamy 1 maja, zaczyna się długi weekend i w zależności od tego, co się stało w dniach poprzednich, bo akurat tak się składa, że znowu nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, to nie wiem, czy będę w stanie załadować odcinek w piątek. Tak, więc możecie się spodziewać to, że odcinka w piątek może nie być. Ponieważ mam problemy z tą opcją ładowania filmików z wyprzedzeniem, z rozkładem, że one się tam robią zaplanowane, coś takiego. Nie do końca potrafię tego obsługiwać jeszcze. Co prawda również nie jestem nawet w stanie stwierdzić, czy ta opcja na przykład jest dostępna, czy że wyświetla się u mnie, że owszem jest, ale nie mogę z niej korzystać, bo na przykład nie mam partnera, czy coś w tym stylu. Dobra, w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmowali w dalszym ciągu budową pasieki. Tak, w dalszym ciągu. Później sobie zrobimy jakąś przerwę i dzisiaj, jak widzicie, już zacząłem przetapiać glinę, którą tam przypadkiem już w międzyczasie gdzieś wykopałem. Teraz tylko pojawił mi się problem, muszę ją zezłomować w jakimś miejscu, gdzie nie będzie mi przeszkadzać. Whatever, jazda do kufra. I zgodnie z zapowiedzią również wykorzystamy w tej chwili na tym etapie do budowy urządzenie zwane filerem. Oczywiście również go nie skraftowałem na początku. Rany Julek, Ingsak, Marchest. Dobra, chyba wszystko mam. Co prawda w różnych miejscach rozrzucone. Nie ma pojęcia, co gdzie jest. Landmarki mam, chesta i crafting table'a będę musiał skraftować. Jedną sztukę jak zwykle. Crafting table widzę, mam. Teraz potrzebuję tylko yellow, dwie sztuki. Plus dwie złote zębatki. Golden, które też oczywiście musimy skraftować, bo ich nie mamy. I co tu jeszcze było potrzebne? Tak, inksaki. Dobra. Inksaków na pewno mamy. A propos, ostatnio wpadł mi na pomysł, znaczy wpadłem na pomysł zrobienia grindera właśnie kałamarnic. Jest porażkowy, nie wszędzie go można zbudować, nie wszędzie zadziała, ale w sumie chyba warto spróbować. Co prawda nie widzę, że tak powiem, uzasadnienia, dlaczego miałbym się tym zająć, ale kto wie. Dobra, mamy filar. Jakby coś jest, to zawsze pomysł. Dodatkowo będziemy potrzebowali jednego Energy Cube'a, którego... Ta Energy Cella, bo oczywiście jako, że jest filler jest blokiem buildcraftowym, przyjmuje energię buildcrafta. Dodatkowo będę potrzebował jeszcze 4 landmarki, co najmniej. No i dobra. To tak prawdę mówiąc, teraz jak o tym myślę, to chyba również trochę przesadziłem z koniecznością używania tego fillera, bo tak, to równie dobrze można by zrobić wszystko ręcznie w dalszym ciągu. No jednak skoro obiecałem i jeszcze nigdy wcześniej... Czyżbym nie miał dźwięku w grze? Mam. Coś mi się pomyliło. Skoro obiecałem, no to mógłbym spokojnie już go tutaj właśnie wykorzystać. I tak jak o to mówimy, sposób zastosowania landmarka. Stawiamy go tu. Narożniku. Tutaj również. W tej chwili ten obszar jest taki trochę, no jakby to powiedzieć, mały. Jest to obszar testowy, ja go prawdopodobnie powiększę. No ale zaczniemy robić to, co mieliśmy robić, czyli przygotujemy sobie tutaj okolice. Filler ma to do siebie, że on potrzebuje receptury. Receptur na filera jest kilka. Na przykład coś takiego, czyli używamy do tego
brików, gdy szkła już nie trzeba używać. Kiedyś jeszcze trzeba było dotknąć to szkłem. No, ale tak na przykład byśmy zbudowali taką kostkę, pustą przestrzeń. Tak, wiadomo, wiadomo, nie wiadomo może. Tak, to będzie, nie będzie pustej przestrzeni. Zabudujemy wszystko. Tutaj mamy kolejny schemat. To nam zbuduje schodki. To nam zbuduje piramidę. A my chcemy, żeby nam zbudowało podłogę, czyli prawdopodobnie, o właśnie, tak, przez chwilę mignęło. Chcemy, żeby było coś takiego. No, mam nadzieję. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, bo już widzę, że coś tu się zmieniło. Kiedyś jakiś stary tutorial oglądałem, to tam było inaczej. To trzeba było wszystko, całą pozostałą przestrzeń wypełnić szkłem i kolor zielony oznacza, że filer jest gotowy. Tutaj mamy wzór, w jaki to się wszystko zrobi. Jako, że to ma być zrobione cobblestone'em, no to teraz potrzebujemy dostarczyć odpowiednią ilość surowca. Owszem, mógłbym podłączyć ten filer do systemu logistycznego, ale jeszcze go tutaj nie pociągnąłem, bo nie wiem, w którym miejscu będziemy potrzebowali tych rur. Dobra, wrzucamy tutaj teraz te kamienie i potrzebujemy dostarczyć energii. I bum. Wow. Co się stało? Zepsuło mi kostkę. Nie. Ale kanał. Coś się, kurczę, chyba się wygupiłem. No ale do dwóch razy sztuka. Będę musiał zrobić kolejnego energy cella. Nie, żeby nie było takiej potrzeby już wcześniej, bo one mi powoli wychodzą i widzę, kurczę, że mam filar. Wow! Tak super, hiper ścięty wyskok. Mam już ten filer, czy filer cały czas. On widzę, dropuje przedmioty, ale ich nie niszczy. No i co? Jedziemy? Aha! Dobra, widzę mały fuck up. Chyba właśnie filer rozwalił samego siebie. Dajcie mi klucz. Czyli nauczka na przyszłość. Nie używać, nie stawiać filera nad znaczkami. Zaraz wracam, muszę craftnąć sobie nowy. Kurde. Próba użycia filera, podejście drugie. Mamy nowy filer, mamy nowy Energy Cube. Stawiamy filer tutaj. Wszystko jest cacy. Choćby zebrać landmarki, które tutaj na pewno wszystkie poodpadały. Zawsze będziemy do przodu minimalną ilość lapisu. W międzyczasie się zorientowałem, że oczywiście się pomyliłem i jestem jeden poziom za wysoko, czyli ustawiamy znowu recepturę na zrobienie podłogi i wypełniamy tutaj przestrzeń cobblestone'em, bo nie jestem pewien, ile tego wyjdzie, i w tej chwili odpalamy budowę. No. Filler właśnie zaczyna opróżniać całą tą przestrzeń. Strasznie szybko mu idzie. Ile ja mu tu dałem? Tylko 20 mil Minecraft Juli. No to więcej czadu. Idziemy do 50. No, zasuwa jak mały samochodzik. I co dalej? No. No i co? Skończyło się? Dobra, to wyłączmy, bo zaraz się coś zepsuje. No i kurczę, ja zrozumiałem z tego, że teraz ten cały filer powinien zacząć układać nam podłogę. Nie wiem, czemu nie chce. Tak. I co? No, z cobblestone'a miała być. Dobra, to go spróbujemy oszukać i zrobimy taki numer, że każemy mu budować box. Aha, może to dlatego. Chodź się tu. Może to dlatego, że miał jakieś te w środku i nie wiedział, tak, chyba to dlatego. Miał dodatkowe bloki w środku i nie wiedział, co z nich zrobić. Czyli zobaczmy.
What? Czyli zaraz, chwila, moment. O co chodzi? Aha. Okej. Czyli on jest najwyraźniej za nisko, bo ułożył mi podłogę tu. Dwie warstwy. What the fuck? Zdecydowanie. Coś nie działa tak, jak powinno. Zwróćcie uwagę. Coś się zbagowało. Kurczę, jak ja nie lubię takiej sytuacji. Będę musiał się dowiedzieć, o co chodzi, bo to się nie powinno tak zachowywać w żaden sposób. Dobra, to wyszło na to, że muszę to zrobić oczywiście znowu ręcznie. Grunt już został przygotowany. Wszystko już tutaj mam, więc spokojnie mogę zacząć rozstawiać sobie moje kamienne bloczki. Tak się jeszcze zastanawiam, może od razu wyleję wodę. To by w sumie miało nawet sens, wbrew pozorom. I wtedy już będę mógł zacząć powolutku. Gdzie to moje? O. Będę mógł już zacząć wtedy powolutku rozstawiać, oznaczać właściwie. Ciężko powiedzieć. Dobra, zróbmy to jakoś sensownie. Czyli robimy raz, dwa, co drugi blok. Będą kamienie. O, nawet się udało, jest ładnie, symetrycznie. No i tak jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, to będzie taka kratownica z tego wszystkiego. I pomiędzy tym będzie wylana woda po to, żeby wszystkie pszczoły, które potrzebują wody. A wróć, nie wszystkie pszczoły potrzebują wody. Właściwie to wodne pszczoły nie potrzebują wody, tylko potrzebują lilii wodnych. To trochę zmienia postać rzeczy, bo ja nigdy nie sprawdzałem, prawdę mówiąc, czy lilia wodna, te lily pads, których pszczoły wodę potrzebują, aby móc produkować miodek, czy nawet produkować cokolwiek, czy one będą rosły w ciemności. Bo jeśli ja bym chciał mieć w tym miejscu również grzyby, no to wtedy siłą rzeczy tu musi być ciemno. A jeżeli będzie ciemno. No właśnie, mamy zagłoskę. No ale dobra, to powiedzmy, że w pierwszej kolejności wypełnimy wodą wszystko to, co chcemy, a następnie dopiero zajmiemy się tymi takimi drobnostkami, czyli sprawdzeniem, czy lilia wodna rośnie w ciemności. Ta część jest trochę dumnawa, więc dajcie mi chwilę, zajmę się tym i do Was wrócę, jak już to będzie wszystko gotowe. Szachownica jest już gotowa. Co prawda teraz tak sobie myślę, że w sumie mogłem sobie darować. Mogła być o wiele, wiele mniejsza, jako że w tej chwili gdzieś się chyli ku końcowi. To w pierwszej kolejności przygotujemy miejsce pod nasze lilie. Tak trochę patrzę, że chyba nie będę potrzebował ich umieszczać aż takich dużych ilości. Nie wiem, jak to wyjdzie. Czy przypadkiem te lilie nie zostaną rozmnożone przez pszczoły, które będą z nich korzystać. No i tak, myślę, że na razie tyle ich wystarczy. Jeszcze tak właśnie sobie teraz myślę, czy może zrobić jeszcze jeden rządek. Tak, nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, grzybki dopiero będę mógł zasadzić w momencie, kiedy zajdzie słońce, kiedy będzie trochę ciemniej. Teraz zajmijmy się. Aj, kurczę, znowu ścina. Teraz zajmiemy się ułożeniem góry, czyli ścieżki, czyli poziomu chodnika. I jak wszyscy dobrze wiemy, to będzie właściwie, kurczę, jak będzie? Nie pamiętam. Teraz wam się przyznam, że nawet nie pamiętam, w jaki sposób kładł. Jej, głupota.
Teraz wam się przyznam, że nawet nie pamiętam do końca, w jaki sposób kładłem chodniki. Pamiętam, że były płytki. Aha, czyli w ten sposób. Czyli chodnik jest wklęsły i mamy stone bricki. Tak, stone bricki na. Wow. No i wpadłem znowu do wody. Mamy kanał. Naprawdę muszę się nauczyć lepiej kontrolować te wszystkie skakania, latania. Czyli po prostu muszę w tej chwili dorzucić trochę rzeczy z tą tylko różnicą, że w tej chwili tutaj, o, tu będą stąd bryki. Tak. Tak, dobrze, tu będą stąd bryki, a dobra, ułożymy od razu wszystko, żeby nie było żadnych wątpliwości, co i gdzie. Słoneczko już zaszło, wschodzi księżyc, jesteśmy prawie gotowi. Tak. Czyli potrzebujemy, mamy stone bricks. Jej, dobra. I tutaj jest nasz chodnik, który będzie prowadził na zewnątrz tego całego tutaj naszego budynku z laboratorium. Dobra, w tej chwili tutaj będzie znajdowało się kilka rzeczy. Na tym całym trawniku. W pierwszej kolejności musimy ustalić sobie, w którym miejscu będziemy chcieli, aby znajdowały się ule. Ale właśnie w międzyczasie, korzystając z tego, że zaszło słońce, rozstawimy grzybki. I grzybki rozstawimy jakoś tak. Co, nie da się? Czemu się nie da? A tu się da? Ma, come on. Come on, mushroom. Żeliby, że co, że jest za ciemno, za jasno. Nie lubią koło wody. O, udało się. Czyli znaczy tam jest odrobinę za ciemno. To znaczy wróć za jasno. Tak. Tak, tu jest za jasno po prostu. Grzybki nie lubią takiego oświetlenia. Czyli po prostu nie pozostaje nam zrobić nic innego, tylko odrobinę jeszcze bardziej tutaj coś zbudować, gdzie są nasze stone bricki. Tak, od razu to wszystko tutaj zamurujemy. Tak. Ach, jaki problem. I jednocześnie będziemy sprawdzali, czy lilie wodne rosną w absolutnej ciemności. Szczerze wam powiem, że tak, mam taką nadzieję. Jednak nie ma zielonego pojęcia, bo tego nigdy nie testowałem tak do końca. Tak czy inaczej. No, tu jest za jasno. Dobra. Rozstawmy ule w takim razie. Ule będziemy mieli otoczone czerwonym cobblestone'em. Tak. O. Tak dla odmiany. Plus jeszcze ule będą potrzebowały mieć dużo miejsca naokoło. Czyli liczmy, że ul musi posiadać taką. Nie, to za mało, to jest za mało. Powiedzmy, że każdy ul będzie miał naokoło siebie taką ramkę z dirtu 2 na. No, grubo na 2. Tak, tyle. Grubo na 2. Plus jeszcze oczywiście będzie to działało na zasadzie takiej, że tutaj będą znajdowały się rurki. Do tego, że ula, czyli no, ta ramka będzie taka trochę niekompletna, aczkolwiek również będę musiał sprawdzić, czy w tej chwili fasady buildcraftowe nie pozwalają właśnie przypadkiem na zrobienie takiego czegoś, że te właśnie oto fasady przepuszczają rury na wylot. Bo coś mi się widzi, że widziałem coś takiego w którymś momencie, jednak nie jestem pewien tak do końca o co chodziło, bo się nie przyglądałem po prostu. Tak, tu będzie grzybek, wiadomo, i no i jakby nie patrzeć, procedurę to będę powtarzał jeszcze trochę, więc dajcie mi chwilę, zaraz znowu do was wrócę i być może, nie wiem, rozstawimy ule. Budynek powoli zaczyna się wyłaniać, jak zwykle znowu się rozpadało i w tej chwili jestem na etapie tutaj, nie użyjemy bazalt cobblestone'a, użyjemy bazalt bricku. O, tak, bo bazalt bricki będą bardziej pasowały do tej białej obwódki. Co prawda, nie jestem do końca pewien, czy to już będzie docelowy
wzorek na podłodze, gdyż ponieważ maszyny tak kombinuje, żeby stały sobie tutaj wzdłuż pod tą ścianą, cała reszta machinerii będzie gdzieś tutaj pod podłogą i tak dalej. Tutaj będą znajdowały się te dwie apiary, whatever, i one będą zajmowały taką przestrzeń, raz, dwa, trzy i tak mniej więcej do sufitu. Tutaj będzie sufit nad nimi, bo to one są takie multi-block structure, z tego co pamiętam, plus zdaje się jeszcze ewentualna czwarta kratka gdzieś na górze, bo one muszą być przykryte czy coś w tym stylu. Dobra, tutaj jeszcze nie wiem, jaki zrobię sufit. Tutaj to będzie ta taka szklana ściana naokoło. A tutaj mamy już. Zrobiłem oczywiście wszystko ręcznie, niestety. Ten oto taki placyk, na którym będziemy hodowali pszczoły. No i teraz kwestia pozostaje taka, że tak jak wspomniałem, on musi być tam wysoki, no na co najmniej te 10 kratek. Dlatego mam mały dylemat, nie jestem do końca przekonany, w jaki sposób to zrobić. Czy po prostu pociągnąć taką, nie wiem, kopułę zrobić, czy zrobić... czy kopułę, czy nie wiem... No naprawdę, no nie wiem, no jest to pewien problem logistyczny, ponieważ te drzewa naprawdę są w stanie rosnąć. Plus jeszcze dodatkowo, tak prawdę mówiąc, nie do końca coś mi się tutaj podoba to rozłożenie jej, gdyż ponieważ no zmieściło mi się tak, uli dużo, owszem, drzew trochę mniej. Tak, drzew mam tylko 6 sztuk, uli mam od groma, no ale tak jakby nie patrzeć, no w tej chwili już nie mam takiego parcia na mutację, żeby uzyskać orzechy, bo orzechy już mam, więc powiedzmy, że to jakoś sobie jestem w stanie wytłumaczyć. Problem się pojawi taki, że no nie wiem, jak z tym dachem, naprawdę, bo no bo tak, to są trzy, to jest kolumna wysoka na 4, czyli standardowa wysokość pomieszczenia, które tam będzie. Ale to musi być zdecydowanie więcej. No i właśnie tak w tym celu się tak zastanawiam. To jest 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i co dalej? Przydałoby się zrobić jakieś, nie wiem, ozdobne coś. W najgorszym wypadku mogę po prostu zrobić ramkę. I... no i zrobić to na płask. No tak w sumie po to... to nie będzie taka plantacja, kurczę, no właśnie. Tutaj będą małe drzewa. Chyba będziemy musieli zrobić coś na kształt, nie wiem, drugiego piętra. No bo tutaj będą drzewka jakiejś tam wysokości, ale te drzewka w dalszym ciągu będą to drzewka... no jeden na jeden, tak? Jeden kwadrat, bo jeszcze mamy drzewka zajmujące 2 na 2, drzewka zajmujące więcej miejsca i kurczę, wielki problem z tego powodu. Dobra, będę musiał wymyślić dodatkową platformę po prostu na to, czy w tym miejscu, czy tam, tak, pewnie gdzieś tam będzie. No i na tamtej drugiej platformie to mamy... Tam będę robił te mutacje tych takich ostatecznych, że baobabów, sekwoi i inne dziwne rzeczy, które są większe, zdecydowanie większe. Tutaj będzie taka, powiedzmy sobie, mutacja, plantacja, whatever. No, na to, tak jak mówię, no nie ma w tej chwili pośpiechu. Już sobie na to, co chciałem zbudować, sobie zbudowałem. Więc tu będzie głównie pasieka, dlatego dużo uli, a tam będzie taka mniejsza, w której będzie znajdowało się zdecydowanie mniej rzeczy, czyli... czy chcemy dach tu, czy chcemy dach tu? Ciężka sprawa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiedziałem, że nie doskoczę. Trzeba się było najpierw rozpędzić. To jest tak, 10. Muszę sobie zrobić jakiś odnośnik co do tego i w ostateczności to będzie tylko ramka bez żadnych ozdobnych elementów.
No niestety z powodu na to, że będę chciał tutaj hodować również te takie gatunki może nie do końca bezpieczne, to będę chciał unikać drewna do dachu, żeby mi się to nie zapaliło. A tak, no to hulaj dusza piekła nie ma. Pytanie tylko, czy są pszczoły, które powodują eksplozję w okolicy. To mnie w sumie bardzo ciekawi. Jeżeli wiecie coś na ten temat, dajcie znać, bo pioruny, zamarzanie wody i inne dziwne rzeczy już miałem. A właśnie, zamarzanie wody. Nie wiem, czy chciałbym mieć taką pszczołę w swojej kolekcji w momencie, kiedy mam pod spodem wodę, czyli widzę, będę musiał stworzyć jeszcze jakąś plantację. Gdzieś, coś, kiedyś. No dobra, to wiecie co, zrobimy tak. Ja tu jeszcze posiedzę nad tym dachem. Jeszcze w tym odcinku pokażę, co mniej więcej, jak to będzie wyglądało. I to będzie chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak mniej więcej w tej chwili ten dach wygląda. To będzie taki półwalca. Będzie to przykrywało tutaj całą naszą pasiekę, łącznie z tym chodniczkiem. Nie jestem jeszcze pewien, czy pociągnę to aż tutaj do końca budynku i zrobię taką jedną długą halę, czy co, bo również nie jestem pewien, czy ja tutaj przypadkiem nie dobuduję za chwilę jakiegoś na przykład jeszcze jednego piętra w celu nie wiem jakim. Tak. Plus jeszcze dodatkowo coś tak, no nie jestem przekonany odnośnie tego. Uli tu będzie dużo, tutaj będzie odbywała się główna produkcja miodu i tak dalej, ale zdecydowanie będę musiał dostawić jeszcze jedną platformę gdzieś, może tam. Nie wiem. Dobra. Tak czy inaczej, to by było już wszystko na dzisiaj. Jeżeli następny odcinek nie ukaże się w piątek, to oznacza to, że nie byłem w stanie go załadować. Z wyprzedzeniem, a to dlatego, że prawdopodobnie wyjechałem na majówkę, tak. Tak czy inaczej, bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że też odpoczniecie. W końcu zawsze parę ciepłych dni. Mam nadzieję, będzie, że się nie rozpada. A tymczasem, tak jak już powiedziałem, to będzie wszystko na dzisiaj w Sześciennej Technomaterii i do zobaczenia w odcinku kolejnym. Cześć!